Równo o godzinie 9 września, czyli 9 miesiąca roku, rozpoczął się Światowy Dzień FAS. To coroczna inicjatywa, której celem jest uświadomienie przyszłych matek, jakie są skutki picia alkoholu w czasie ciąży oraz jego wpływu na rozwój płodu i dziecka. Karolina Komada. Jedna lampka wina, drink czy piwo. Wciąż panuje mylne przeświadczenie, że to bezpieczna dawka alkoholu, którą może wypić kobieta w ciąży. Miałam styczność z dziećmi, z rodzinami, gdzie dzieci miały zespół FAS i naprawdę trzeba na to uważać i zwracać uwagę, że jednak ten alkohol to jest praktycznie tak jak narkotyk i może wyrządzić w ciąży nie tylko matce szkody, ale przede wszystkim dziecku, które jednak jest z mamą połączone, tak? Tak samo jak papierosy. Gdzieś ten alkohol szkodę wyrządza, więc ja sobie na przykład nie wyobrażam, żeby w ciąży, a mam tylko jedyne dziecko, zaszkodzić, tak? A zaszkodzić może każda ilość alkoholu. To za problemy ze wzrokiem. To uszkodzone organy wewnętrzne. I układ nerwowy. Za problemy z koncentracją. Oj, było chore! Rocznie w Polsce aż 9 tysięcy dzieci przychodzi na świat ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych. W Dzień Świadomości FAS lekarze i specjaliści przekazują informacje o negatywnych skutkach spożywania alkoholu w czasie ciąży. Są takie charakterystyczne cechy rysy twarzy. To jest charakterystyczny układ oczu, brak lub bardzo słabo zaznaczona rynienka podnosowa. Bardzo często występują również wady innych narządów, takie jak wady serca, wady kośćca, wady układu moczowo-płciowego. A także niższa masa ciała, wzrost czy mniejszy obwód głowy. Jednak warto pamiętać, że FAS nie powoduje tylko zmian w wyglądzie dziecka. I przede wszystkim zaburzenie rozwoju neurologicznego, zaburzenie rozwoju emocjonalnego dziecka. Jego potencjał biologiczny, potencjał neurologiczny jest ewidentnie tutaj w różnym stopniu upośledzony. Zagrożone może być też życie dziecka w momencie, gdy kobieta w ciąży zdecyduje się na spożycie alkoholu tuż przed porodem. To już nie jest zespół FAS, ale to są objawy takie jak skłonność do hipotermii, jak skłonność do hipoglikemii lub inne zaburzenia, które mogą nawet stać się powodem zaburzeń zagrażających życiu dziecka. Ważna jest nie tylko edukacja i profilaktyka wśród kobiet w ciąży. Istotne jest też stworzenie zaufanej przestrzeni, często przez pielęgniarki i położne, gdzie kobiety mogą mówić o swoich obawach lub chęci rezygnacji z alkoholu.